Knoll w Barcelonie. Jesteśmy na stadionie Teresa Rivero Vallecas. 17 w tabeli zespół Rayo Vallecano podejmował lidera Real Sociedad San Sebastian. W czerwonych kostiumach drużyna z Estadio Anoeta. Popatrzmy na najciekawsze fragmenty tego meczu. Nie najlepsza interwencja Echeverri po strzale Kokłowa, ale w dalszym ciągu wynik bezbramkowy. Atakują gracze Rayo Vallecano. Tym razem o swoim szczęściu mógł mówić Sander Westerveld. Strzelał Quintana. W sumie mało ciekawe widowisko stworzone przez obydwa zespoły na stadionie Teresa Rivera Vallecas. Rayo remisuje z Realem Sociedad 0-0.